Bonjour, sroki! Znowu mam dla Was taki poniekąd biżuteryjny temat. Ostatnio zmobilizowałam się i właśnie więcej tego typu materiałów przygotowuję, także mam nadzieję, że będą się pojawiały. Taki miałam plan od początku, żeby się te materiały w niedzielę pojawiały, ale tak jak już mówiłam na początku, no to jest typ filmu, który zajmuje mi dużo więcej w przygotowaniu, dużo więcej szukania, żeby to było po prostu dobrze przygotowane, dobrze. No, ciekawie po prostu przeprowadzone, ale to jest, myślę, temat, który też dobrze znacie, bo kryształy jako takie, różne geody i tak dalej, są bardzo popularne od paru lat. To jest też coś, na co ja absolutnie dałam się złapać. I również mam swoje kryształy w domu, swoje geody. I one również mi na co dzień towarzyszą. To jest akurat przepiękna geoda Celestynu. Jakbym tylko tak poprosiła o jakiś fokus. O, tu jest moja piękna geoda Celestynu, tu jest kryształ górski. Także tak jak najbardziej też dałam się na ten trend złapać. Akurat uważam, że on jest bardzo fajny, bardzo taki naturalny, bardzo przyjemny w odbiorze. I kryształy głównie, mam wrażenie, większość osób umieszcza w otoczeniu, bo po prostu są w trendzie i po prostu ładnie wyglądają. Natomiast to jest nie jedyne zastosowanie, które widzę. I widzę bardzo dużo takich materiałów, bardzo dużo sklepów, które się tym posiłkują w marketingu, które opowiadają o tym, że kryształy, czyli właśnie takie, albo takie geody, albo takie, o, kryształy w takim bardziej naturalnym ujęciu, albo o, taki mam jeszcze tutaj przy sobie ładny kwarc, że one mają jakieś konkretne właściwości i że one mogą coś dla nas robić i powodować, że po prostu nasze życie się w jakiś sposób w związku z nimi zmieni, że mają jakieś swoje moce, że mają jakąś sobie zaklętą magię. I to jest dla mnie ciekawy temat, bo no, myślę, inaczej, wyrosłam już z wierzenia w magię w stylu Harry'ego Pottera i absolutnie nie zamierzam tutaj sprzedawać takiej wersji wydarzeń. Natomiast widzę też jakby drugą stronę medalu i widzę, że bardzo dużo osób z takiego środowiska biżuteryjnego, które mają bardzo profesjonalne podejście, są na poziomie jakiegoś eksperta, często to są osoby, które tworzą biżuterię w takim bardzo poważnym i powiedzmy wysokokwotowym zakresie, to widzę bardzo dużo takich negatywnych opinii i negatywnych zwrotów na temat tego, że jakiś kryształ może coś pomagać, może z czegoś leczyć i tak dalej. I bardzo, bardzo mocno od paru lat siedzę w takim zagadnieniu jakby pogardy i tego, że mam wrażenie, że to jest takie bardzo płytkie uczucie i bardzo płytka emocja w związku z czymkolwiek, zjawiskiem, człowiekiem i tak dalej. I postanowiłam się trochę zagłębić w ten temat, bo uważam, że prawda jest gdzieś po środku. Gdzieś pomiędzy skrajnym wierzeniem w to, że, nie wiem, kamień uleczy raka, bo to oczywiście się nie zdarzy i nie ma na to żadnych naukowych dowodów, więc gdzieś pomiędzy tym, a pomiędzy tym, żeby kompletnie dyskredytować jakiekolwiek tego typu przejawy. No, wiecie, kryształy towarzyszyły nam w zasadzie od zawsze, od mileniów i były znajdowane w najstarszych po prostu pochówkach ludzi pierwotnych. Znamy je bardzo mocno i z historii, i z mitologii. W Biblii mamy też cytaty w związku z tym i wydaje mi się, że był jakiś ze Starego Testamentu, była przypowieść o kamieniu Abrahama, który mógł uleczać kogokolwiek, kto spojrzy na ten kamień i tak dalej. Więc to są motywy, które absolutnie były i się przewijały. Z historii wiemy, że na przykład greccy wojownicy nacierali się hematytem, bo on miał moc czynienia z nich nieśmiertelnych i walecznych i tak dalej. No, dużo można by tych przykładów jeszcze mnożyć, jest ich naprawdę sporo. I jakby no, nie da się uniknąć tego, że te kryształy są oplecione taką siecią skojarzeń, takich historii, mitologii, pewnego symbolizmu też, tak? No bo wiążemy pewne symbole z określonymi kamieniami szlachetnymi czy kryształami i jakby no nie da się od tego uciec. Już samo to, czym jest kryształ górski, w sensie grecka nazwa pochodziła po prostu od lodu, bo oni znaleźli to w górskich pieczarach i doszli do wniosku, że to jest woda, która tak długo była zamrożona, że już nigdy nie stopnieje. No i jest w tym coś romantycznego, ale jest w tym też pewien symbolizm, pewna krystaliczność, pewien chłód. W związku z tym, no
kulturowo nie uciekniemy od tych skojarzeń i nie uciekniemy od tego typu symboliki. I też nie uważam, żeby była ku temu potrzeba, bo wiele tego typu symboli funkcjonuje w naszej kulturze i często gdzieś właśnie na poziomie wierzeń. No, to jest tak samo, jak dziecko potrafi na takim gruncie swojej kontroli kompensacyjnej uznać jakiegoś misia czy jakąś zabawkę za przedłużenie mamy i dzięki temu czuję się bardziej komfortowo. To jest tak samo, jak myślimy o różnych relikwiach, tak samo jak ludzie mają swoje różańce, które po prostu mają dla nich coś symbolizować, mają być dla nich jakimś źródłem poczucia komfortu. Także nie ma złego absolutnie nic w tym, że w jakimś przedmiocie no, tego typu uczucia, tego typu nadzieje sobie po prostu lokujemy. Jest to bardzo mocno ludzkie. I tak długo, jak nie przekroczymy tej granicy rozsądku i tak długo, jak po prostu uznajemy to, że te przedmioty są czymś, co nam przynosi komfort, ale wiem, że nie mają żadnych cudotwórczych właściwości, uważam, że nie ma w tym absolutnie nic złego. Zresztą takie korzystanie z przedmiotów do tego, żeby one nas przywracały do takiego stanu ekwilibrium, do takiego stanu równowagi psychicznej, no to jest po prostu mindfulness w najczystszej postaci. Bardzo zresztą popularna technika, żeby się po prostu trochę wyśrodkować, żeby w danym momencie zapanować nad emocjami, żeby trochę po prostu psychicznie odpocząć. To jeżeli mamy przedmiot, który będzie nam pomagał w osiągnięciu tego stanu, no to absolutnie nie ma w tym nic złego. To jest po prostu kolejne narzędzie, które możemy sobie wykorzystać tak na co dzień w tego typu technikach. Natomiast jeżeli skupić się na tym, dlaczego konkretnie kryształy w ogóle nas tak fascynują jako ludzi, no to odpowiedź częściowo leży już w tym materiale, który dawno temu tutaj opublikowałam, na temat tego, dlaczego w ogóle biżuteria nas przyciąga. No i to się wiąże z tym, że kryształy po prostu chwytają to światło, załamują je i powodują, że w naturalny sposób jesteśmy przyciągani do tych migotań, do tych załamań światła. Kojarzymy to gdzieś tam na bardzo podświadomym poziomie z wodą. Po prostu tak jesteśmy już uwarunkowani, że tego typu przedmioty nas przyciągają. Więc to jest jedna sprawa. Kolejną sprawą jest kryterium rzadkości. Teraz wiadomo, kryształy są dużo łatwiej dostępne i tego typu geody kupicie za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych na Allegro i nie ma w tym żadnego problemu. Natomiast wiadomo, że w kilkaset lat temu jeszcze były to przedmioty ciężej dostępne. W związku z tym posiadanie czegoś, co jest w naturalny sposób przyciągające i jednocześnie występuje rzadko, było po prostu swego rodzaju bogactwem, prestiżem. Więc znowu jest to pewien rodzaj przyciągania opartego właśnie na tym kryterium rzadkości. Ale jak już nawet sobie odstawimy tą taką typowo biologiczną, antropologiczną perspektywę, no to też jak popatrzycie sobie na kryształy od takiej strony chociażby fizycznej, no to jest w tym coś fascynującego, coś takiego bardzo solidnego. Kryształ jest siatką molekuł, która jest bardzo logiczna, uporządkowana, to jest regularna siatka i dzięki temu otrzymujemy coś, co jest bardzo stabilne, co jest bardzo trwałe. W związku z tym, no nic dziwnego, że ten kryształ zaczyna mieć takie po prostu znaczenie długofalowe, czegoś, co po prostu jest pewną stałą w życiu. A z drugiej strony, tak patrząc na przykład ekonomicznie, no to ciężko się nie zgodzić z tym, że kryształy potrafią zmienić nasze życie. Jak sobie spojrzycie chociażby na krzem, który, no, bez którego nie moglibyśmy mieć układów scalonych, tak? Który absolutnie zrewolucjonizował technologię. Nie mielibyśmy całej cyfrowej elektroniki dziś, gdyby nie krzem. Albo chociażby przykład kwarców w zegarkach kwarcowych. Dosłownie on kumuluje i przekazuje energię. W związku z tym, no, te wszystkie czynniki wpływają na to, że te kryształy w naturalny sposób nas przyciągają. Dodatkowo jako ludzie potrzebujemy kontaktu z naturą. To jest jedna z naszych podstawowych potrzeb, to jest coś, co nas centruje i szukamy go na różne sposoby. Jedni mają kwiatki w domu, a inni mają kryształy. To też jest pewne połączenie z Matką Ziemią. No chyba nie ma nic bardziej podstawowego, co nas łączy z Ziemią, niż kamień. A jak on przypadkowo jest jeszcze ładny, no to po prostu czemu nie? I ja do pewnego stopnia rozumiem to oburzenie niektórych osób, że wiecie, te wszystkie kryształowe wody, to całe pisanie, że ten kryształ przyciągnie miłość, ten coś tam, ten cię będzie chronił i tak dalej. No, wiadomo, że te kamienie nie mają tej mocy. Natomiast my jako ludzie potrzebujemy jakby no i od strony duchowej, ale też od strony takiego poczucia sprawczości, poczucia kontroli, szukać sobie czasami takich środków zastępczych.
Więc ja doskonale sobie zdaję sprawę, że moja szczotka ametystu, którą mam przy łóżku, nie jest środkiem nasennym i nie sprawia, że ja dobrze śpię. Natomiast w momencie, gdy widzę go zasypiając, to automatycznie się uspokajam, jest mi łatwiej zasnąć. Podobnie, mam drugi taki kryształek różowego kwarcu w łazience, na swojej umywalce i ja zdaję sobie sprawę, że on mi nie przyniesie urody. On nie poprawi mojej urody w żaden sposób tym, że tam leży. Natomiast w momencie, jak go widzę, natychmiast się uspokajam i mam dużo większą ochotę i motywację po to, żeby sięgnąć po ten krem, sięgnąć po taki krem, żeby się ładnie wymasować, żeby po prostu wklepać jeden czy drugi krem. I w dłuższej perspektywie czasu on przyniesie pewien efekt tym, że po prostu tam jest i mnie cieszy i przypomina mi o czymś. Ale znowu, to ja jestem tym czynnikiem, który powoduje, że dany kryształ ma moc. I jakby do tego dążę cały ten czas, żeby powiedzieć, że tak naprawdę to, że dany kamień, nie wiem, że na przykład, bo o tym się mówi, że kryształy górskie położone w miejscu pracy wzmagają skupienie i tak dalej. Oczywiście, że sam w sobie ten kryształ nie wzmaga skupienia. Ale jeżeli ja do niego rzucam okiem i myślę sobie, okej, czas wziąć się do pracy, to znaczy, że on działa. Ale działa dlatego, że to ja ulokowałam w nim pewnego rodzaju intencje. To ja nadałam mu moc. I w zasadzie to jest dokładnie odpowiedź na pytanie, skąd kryształy biorą magię. Biorą ją od nas, biorą ją z naszych skojarzeń, z naszych intencji, z naszych nadziei, z naszych po prostu motywacji. W związku z tym same w sobie oczywiście, że nie mają żadnej wartości, żadnej mocy i tak dalej i żadna w tym magia. Cała magia dzieje się po prostu w naszej głowie. Więc tak długo, jak mamy tego świadomość, że dany określony obiekt jest po prostu takim bodźcem do wbicia się w określony stan, uważam, że absolutnie nie ma w tym nic złego. I tak, jasne, mnóstwo ludzi, którzy twierdzą inaczej, dobrze by było, gdyby zrewidowali swoje myślenie. Nie jest też fair, jeżeli opiera się marketing danego sklepu czy danego wytwórcy, danego artysty na tym, że jakieś kamienie mają moc, nie zaznaczając, na jakiej zasadzie to działa. Tak, uważam, że to jest nie fair. Ale tak samo uważam, że nie fair jest kompletne zabieranie ludziom tej pewnej romantyzującej warstewki dookoła kryształów i jakby takiego odzierania ich z pewnej takiej magii, którą my właśnie możemy wykreować, bo tego typu techniki radzenia sobie ze sobą na co dzień są znane i są powszechnie stosowane i stosujemy je podświadomie w bardzo wielu sytuacjach i one po prostu działają, więc jeżeli coś w tak prosty sposób pomaga mi na co dzień, dlaczego nie? Także, tak to się przedstawia ze strony takiej, powiedzmy, psychologicznej, można by tak powiedzieć. Na blogu oczywiście znajdziecie linki do źródeł, z których korzystałam, żeby przygotować ten materiał. Oprócz tego serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami i do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam jestem ostatnio całkiem regularnie. Także tam też wrzucam często na przykład ciekawe, różne biżuteryjne zdjęcia, więc koniecznie mnie tam też śledźcie. A oprócz tego dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia.